Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Już gotowe. Aha, to jeszcze trzeba poukładać. I jeszcze świeczki. Co ty tam robisz, gryzoniu? Jak to, ty nie wiesz? Jakbym wiedział, to bym chyba nie pytał. Prawda? Prawda, prawda. Ty w ogóle nic nie pamiętasz? O czym mam pamiętać? Arliku, a jak myślisz, dla kogo ten tort i świeczki? Naprawdę nie wiem. Przecież dziś są urodziny Modusia. Naprawdę zapomniałem. Oj, nieładnie, nieładnie, Arliku. Jest mi bardzo przykro. A skąd ten tort? Czy to ty przygotowałaś? No, ktoś w tym naszym zwariowanym towarzystwie musi być przytomny. Zdumiewasz mnie, myszko, coraz bardziej. No wiesz, my kobiety musimy pamiętać o drobiazgach, bo przecież z nich składa się życie, a nie z samych wielkich problemów, które jak zawsze muszą rozwiązywać ci starsi i mądrzejsi. Tak przynajmniej twierdzi Moduś. Prawda, ale on to ma delikatnie mówiąc specyficzne podejście do życia. Myślałam, że tylko do mnie. No już dobrze, gryzoniu, a w czym ci pomóc? Zobacz, co robi Moduś? Jak zawsze grzebie się w internecie. To dobrze. Patrz, co wyszukałam w internecie. Tak długo szukałam na stronach www dla dzieci prezentu dla Modusia, aż wreszcie znalazłam. To na prezent. Zaraz to usłyszysz. A co do pomocy, to zapalisz świeczki na torcie i przygotuj życzenia, które złożymy Modusiowi. Chyba tyle możesz zrobić. Dobrze, uważaj, myszko. Modem chyba już kończy pracę. Co wy tu znowu kombinujecie? Witamy cię serdecznie, Modusiu. Witamy, drogi modemiku. Co tu się dzieje? Skąd ten przypływ serdeczności? Ty się tylko nie denerwuj, ale odpocznij i posłuchaj. Czego mam słuchać? Najlepsze życzenia urodzinowe, Modusiu. To dla mnie? Tak, życzymy ci dobrego surfowania w internecie, dobrej przepustowości łącza i wielu przyjaciół w sieci. Oj, dziękuję wam bardzo. Pamiętaliście o moich urodzinach? Oczywiście, a teraz tort. Dmuchaj, świeczki już zapaliłem. Tort i świeczki. Dziękuję bardzo. Uwaga, dmucham. Brawo! Zdmuchnął wszystkie. A teraz zapraszam do jedzenia tortu. Miam, miam. Jaki dobry. Czekoladowy. Dawno takiego nie jadłem. A jaki ładny prezent. Sama wyszukałam. Naprawdę. Dobry ten tort.
Ale miałam trochę kłopotów z przeglądarką. To zaraz ci wytłumaczę. Pewnie, że tak, ale teraz masz chyba gościa. Witaj, jubilacie! Wszystkiego najmądrzejszego, internetowy szperaczu. Cześć, wielka. Dziękuję ci bardzo. Może kawałek tortu? Czekoladowy. Mniam, mniam, jak ładnie pachnie. Ale ja wam przerwałam ważną rozmowę. Ogonisia miała problemy z przeglądarką internetową. Jakie znowu problemy? Bo ja nie bardzo wiem, co to takiego i jak z niej korzystać. Przeglądarka to specjalny program właśnie do przeglądania internetu. Pierwsza graficzna przeglądarka www stworzona przez Marka Andreessona i Erina Bina w NCSI w 1993 roku. Tak dawno? Dość dawno. A NCSI to National Center for Supercomputing Applications, ośrodek badawczy znajdujący się w Stanach Zjednoczonych. Ale ja dalej mało wiem o przeglądarkach. Przeglądarka? Program umożliwiający wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych. Encyklopedio, opamiętaj się, Ogonisia nie studiuje informatyki. Ona dopiero poznaje pierwsze literki tego informatycznego alfabetu. No właśnie, nareszcie wziął ktoś mnie w obronę, bo do tej pory słyszę tylko, że jestem głupia i głupia. Przepraszam, rzeczywiście trochę się zagalopowałam z tymi hipertekstami, ale muszę dodać jeszcze, że HTML, język, który służy do opisu dokumentów. Czy można ją jakoś wyłączyć? Mnie? Wyłączyć? Tak, ciebie wielka. Tym razem i ja zgadzam się z Arlikiem i Ogonisią. Przeginasz, złociutka, przeginasz z tą swoją naukowością. Moim zdaniem Ogonisi wystarczy tylko to, aby wiedziała, że program służy do przeglądania internetu. Tak. To ja tak chciałam powiedzieć. Dobry ten tort. Dostanę jeszcze kawałek? Za takie tłumaczenie to chyba ci się nie należy. Ale w drodze wyjątku, jeżeli się poprawisz, to może... Na pewno się poprawię. Oho, macie gościa. Dzień dobry. Co słychać? Obchodzimy urodziny Modusia i złożyłam mu życzenie. Przyłączy się pan? Tak, oczywiście. Jeżeli pan już tu jest... O, proszę, tu tort dla pana. To może dowiem się jeszcze czegoś o przeglądarkach internetowych? Przeglądarka internetowa jest to program, jaki posiadamy na swoim komputerze, który umożliwia nam przeglądanie stron internetowych. Gdy połączymy się z jakąś stroną, możemy przeglądać dowolne informacje, czytać gazety, oglądać filmy, szukać haseł w encyklopedii i wyszukiwać po prostu interesujące nas informacje, niezbędne do nauki czy do zabawy. Większość z nas posiada w domu system operacyjny Windows. W tym systemie zintegrowana jest od razu przeglądarka Internet Explorer. Dostępnych jest jeszcze na rynku dużo innych, jak na przykład Opera, Mozilla, Firefox, Netscape, komunikator. Pod względem funkcji one są bardzo zbliżone do siebie, wyglądają podobnie, służą do tego samego celu, różnią się szczegółami. Ważne natomiast jest, aby wszystkie miały możliwość odtwarzania grafiki w formatach GIF, JPEG czy pochodnych, aby mogły wyświetlać animacje stron internetowych. To ja tak chciałam powiedzieć. Jeżeli przywiążemy się do jakiejś jednej, na przykład Firefox, to nie będziemy chcieli zmieniać go na inny, ponieważ inne nie oferują nic innego. Są może bardziej intuicyjne, wyglądają inaczej, mają inne kolory, jednak użyteczność mają identyczną. Większość znanych nam przeglądarek umożliwia ściąganie plików. Ważną, istotną cechą jest to, aby potrafiły blokować reklamy, zapamiętywały hasła i radziły sobie z nowymi formatami graficznymi, które są wprowadzane. No to wszystko jest już jasne. Naprawdę wszystko? Ty mnie naprawdę nie doceniasz. Ja nie jestem taka głupia, na jaką wyglądam. Przepraszam, myszko.
Ale ja już przyzwyczaiłem się do tego, że ty nigdy niczego nie rozumiesz. Mimo, że dziś są twoje urodziny, muszę cię przywołać do porządku. To Ogonisia wszystko przygotowała na twoje urodziny. Dziękuję. I przepraszam, myszko. Kochani, dziękuję za tort i znikam, bo mam jeszcze parę spraw do załatwienia z profesorem. Ale wiesz, chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o muzyce w internecie. I nie tylko, bo ta piosenka... Piosenka. Aha, mój prezent. Wiesz, posłucham sobie. Urodzinki u chłopczyka i dziewczynki. Urodzinki, urodzinki u chłopczyka i dziewczynki. Tru, tu, tu, yes, yes, yo, yo. Urodzinki, urodzinki. Znowu mnie nie słucha. Ale dziś ma urodziny. Dobrze. Czemu tak fałszuje? Niech sobie śpiewa. Moduś śpiewa. Arlik zasnął z przejedzenia. Goście już poszli. A dla mnie została góra brudnych talerzyków do zmywania. No tak, ciężkie jest życie myszy pracującej, chociaż żadnej pracy się nie boi. To myszowate życie. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.iwo.pl oraz piosenki zespołu dziecięcego Arfik pod dyrekcją Ryszarda Leoszewskiego. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.